Cześć, siemanko, ja nazywam się Paweł Kokot i w tym dzisiejszym wideo, w tej dzisiejszej wideoprezentacji omówię Tobie przesiad Goblet Squad z odważnikiem kulowym. Jest to fundament, jeżeli chodzi tak samo o pracę z odważnikami kulowymi i jeżeli chodzi o ruch przysiadu, czyli o ruch, gdzie będziemy pracować nad siłą mojej dolnej kończyny. Dlaczego warto, po co, jak działa brzuch, jak działają tutaj mięśnie grzbietu i czego dzięki właśnie przysiadowi goblet mogę się nauczyć i od czego powinienem zacząć, dowiesz się właśnie z tej dzisiejszej prezentacji, także serdecznie zapraszam. Po co i na co? Ogólnie przysiad goblet to będzie łatwiejsza wersja przysiadu, porównując to z przysiadem, gdzie trzymałbym sztangę na swoich ramionach. I dla osób początkujących może się okazać, że taka wersja będzie na sam początek pracy bardzo skuteczna i bardzo, że tak powiem, przyjemna, ponieważ to, że trzymam ten ciężar z przodu, fajnie uruchamiać będzie moje plecy oraz fajnie będzie pobudzać do pracy mój staw skokowy, gdzie bardzo wiele z nas ma po prostu braki i ten staw skokowy nie jest na tyle aktywny, na tyle mobilny, by móc w przysiadzie, porównując to z przysiadem tylnym, utrzymać jakby ten ciężar mniej więcej na środku stopy. I w przypadku, jeżeli mam małą ruchomość w stawie skokowym i od razu zaczynałbym pracę z wzorcem przysiadu, ze sztangą trzymaną na barkach, no to prawdopodobnie może się okazać, że będę czuł po prostu, że przenosi mnie napięty, tracę równowagę, tracę stabilność, no i koniec końcem może się to skończyć tym, że będę po prostu nie schodził na odpowiednią głębokość, bo bałbym się, że za chwilę przewrócę się po prostu w tym przysiadzie na plecy. Tak? Tutaj, jeżeli chodzi o goblet, to widzisz zieloną linię na tej mojej sylwetce i ona pokazuje mi linię, gdzie płatek ucha praktycznie przebiega w jednej linii z, powiedzmy, że kością krzyżową, gdzie mam ten kręgosłup w miarę możliwości neutralnie ustawiony. Łopatki mam ściągnięte lekko do dołu. Najszersze grzbietu, czyli mięśnie, które znajdują się pod pachami po bocznej części żeber, są tak samo aktywne w tym ruchu. No i barki mam oddalone w miarę możliwości jak najdalej od uszu, czyli barki mam ściągnięte do dołu, co również będzie się przekładać na to, że w tej pozycji dolnego przysiadu będę po prostu aktywny. Tak, i teraz, no tutaj akurat widzisz, że jestem w butach, to są buty o płaskiej podeszwie, ale fajnie, jeżeli zaczynamy tą pracę wykonywać na boso, czyli zdejmujemy sobie buty i tam później na kolejnych stronach tej prezentacji będziesz widział, jak to mniej więcej wykonuje. Można sobie to przeczytać, co tutaj nam daje. Przede wszystkim to, że ciężar z przodu nie dogniata mnie, a wymusza na moich mięśniach grzbietu po prostu pracę, gdzie ja będę dążył do ładnej, wyprostowanej, spionizowanej sylwetki. Tak więc tutaj osoby, które siedzą, na pewno skorzystają, ponieważ wzmocnią im się całe mięśnie grzbietu. Oraz osoby, które narzekają na ból gdzieś tam z okolicy bioder i ból ten mógłby być spowodowany tym, że po prostu siedzimy, jesteśmy poprzykurczani, nasze biodra nie mają takiej mobilności, to tutaj również ten przysiad będzie takim remedium na właśnie okolice moich bioder, ponieważ będzie wymuszał na mnie głębokie zejście oraz otwieranie tych bioder, taki hip opener, gdzie łokcie muszą wejść pomiędzy linię kolan i rozpychać mi te kolanka mocno na zewnątrz. Jest to ćwiczenie, które będzie budować moją siłę dolnej kończyny, ale również mogę je wykorzystać do rozgrzewki po to, ażeby właśnie sobie podpracować nad mobilnością mojej dolnej części ciała oraz nad mobilnością moich stawów skokowych. Tak? Idziemy dalej. I teraz klucz, który jest mega ważny, jeżeli chodzi o przysiad goblet, to właśnie brzuch. Tutaj, kiedy trzymam tego ketla na klatce piersiowej, to razem z siłą grawitacji
trzymany czajnik będzie dążył do tego, żeby zwinąć mnie niejako w kulkę, więc zwinąć mój odcinek piersiowy jakbym się przygotowywał do zrobienia skłonu. I tutaj zadaniem brzucha będzie wyprost, tak? Czyli utrzymać mi mniej więcej mostek, nie dopuścić do sytuacji, gdzie mostek mi się zwinie, tylko muszę go wypychać lekko mięśniami właśnie mojego korpusu do sufitu i tutaj musi zajść również praca właśnie mięśni grzbietu, czyli utrzymać klatkę piersiową nad miednicą. Jeżeli gdzieś dojdzie do przesunięcia, no to również dojdzie do jakiejś kompensacji, więc te dwie strzałki, które widzisz, górna i dolna linia zaznacza mi mniej więcej, powiedzmy, że pas zawarty od żeber do miednicy, czyli mięśnie mojego tak zwanego core i siłą mięśni brzucha oraz ciśnieniem wewnątrzbrzusznym generuje, w sumie w trójwymiarze tutaj jeszcze powinny być strzałki jakby, które będą rozchodziły mi się na boki. Będę po prostu generował ciśnienie, które ma mi zabezpieczyć i nie doprowadzić do tego, że gdzieś na brzuchu się zgniotę. I teraz tutaj widzisz dwa okręgi, to jest mój brzuch. Na początku nie wiem, dlaczego się zatrzymał. Tutaj w prezentacji ta zielona strzałka umieszczona w tym czerwonym, znaczy ta zielone kółko umieszczone w czerwonym, to jest właśnie to ciśnienie wewnątrzbrzuszne, które powinno sobie pracować na mniej więcej 20-30% jakby odejścia i zejścia. Czyli nie robię w ruchu przysiadu mocnych haustów powietrza oddechowego, tylko sobie lekko dopompowuję tego balonika i popuszczam powietrze z balonika. To pozwala mi cały czas utrzymać te linie tego korpusu, czyli mostek utrzymany nad miednicą w miarę możliwości stabilnie i jakby te krótkie, płytkie wdechy nie doprowadzają do sytuacji, w której straciłbym napięcie mięśniowe, które mogłoby spowodować, że poczułbym gdzieś tam na przejściu między odcinkiem lędźwiowym i piersiowym kompensację z tytułu trzymanego ciężaru umieszczonego na klatce piersiowej. Tak więc tutaj początek tego slajdu pokazał, że ten zielony okrąg po prostu się tam troszeczkę rozszerzył i to ma mi pokazywać, jak mam w tym ruchu goblet squata oddychać. Idziemy dalej. I teraz tutaj jesteśmy już w dolnej pozycji. Znów mamy, o tutaj naniosłem akurat taki kręgosłup, który macie zwizualizować to, że te krzywizny kręgosłupa powinny zostać neutralnie zachowane. Jeżeli nie będą zachowane, no to wiadomo, gdzieś na odcinku lędźwiowym, piersiowym czy szyjnym, jeżeli ta głowa też nie będzie przedłużeniem mojego kręgosłupa, będzie mogło dochodzić do kompensacji, gdzie później po wykonanej serii pracy będę mógł odczuwać taki, powiedzmy, że dyskomfort napięciowy, dyskomfort bólowy gdzieś właśnie na okolicy moich pleców. Jak oddychamy? Na górze, kiedy trzymam już ketla i zamierzam zrobić przysiad, to robię wdech. Podczas całego zejścia trzymam sobie to ciśnienie na śródbrzuszu i nie wypuszczam go, kiedy schodzę do pełnego przysiadu. I dopiero kiedy zaczynam wychodzić i jestem mniej więcej w 3/4 wysokości, to mogę sobie te ciśnienie właśnie poluzować lekko, odpuszczając powietrze i przygotować się do kolejnego ruchu, czyli już jestem w sylwetce wyprostowanej i znów te 30 mniej więcej procent nabieram powietrza, szykując się tym samym do kolejnego powtórzenia. Kiedy jestem w przysiadzie i mam jakieś problemy, mam jakieś jakby dolegliwości natury technicznej, nie umiem się dobrze w tym przysiadzie poukładać, no to możesz zauważyć właśnie tutaj sylwetkę numer 1, gdzie no brzuch nie spełnił swojego zadania i tym samym skompensowały to całe plecy i jak widzisz przypominają one taką skorupę żółwia albo jak przyszło, znaczy jak zwyczajnie mówi się to gdzieś tam w nomenklaturze naszej siłownianej, po prostu wyglądam jak taki srający pies. No i no, sam widzisz, tutaj nic, nie, że tak powiem, nie zapracowało. Brzuch miękki, brzuch popuścił, przejęły te napięcie
plecy, widać, że mocno się pogarbiłem, głowa nie jest ładnie wyciągnięta do góry, z automatu jestem pokurczony, poprzypinany, no nie ma tutaj prawa być dobrze, więc na pewno gdzieś odcinek lędźwiowy będzie mógł być odczuwalny. Na sylwetce numer 2 fajnie schowały mi się łokcie między kolana, brzuch spełnił swoje zadanie, utrzymał klatkę piersiową nad miednicą, barki widać, że są ściągnięte do dołu, daleko od ucha. Na tej pierwszej sylwetce widać, że barki wyciągnęły się ku górze i zbliżają w kierunku do uszu. Widać, że ten kettle ciąży, jest oddalony od klatki piersiowej. Na sylwetce drugiej jest ten kettle praktycznie rzecz biorąc oparty o klatkę piersiową, a broda praktycznie spoczywa na rękojeści tego kettla i wzrok centralnie jest skierowany w przód, ewentualnie gdzieś tam mogę patrzeć lekko 1,5 metra przed siebie w podłogę. Od razu na pierwszy rzut oka widać, co tutaj nie gra. Idąc dalej, kolejnym elementem, który może się popsuć w goblecie, to właśnie kolana i bardzo wiele osób, które tą dolną kończynę ma słabą albo mniej mobilną, to te kolana zazwyczaj będą wchodzić do koślawienia. A naszym zadaniem będzie utrzymać kolano nad mniej więcej stopą. I tutaj teraz, czy te stopy rotować, czy nie rotować. Ogólnie na początek chciałbym, jakby, żeby te stopy były skierowane na wprost, czyli nie będę ich rozchylał gdzieś tam na zewnątrz te 15-30 stopni, tylko staram się, żeby palce puszczały swoje strzałki na wprost. Łokcie znajdują się między kolanami i mogą mi pomagać troszeczkę je rozpychać na zewnątrz. No kiedy zaczynają się koślawić i schodzić do środka, no to prawdopodobnie również tutaj popuściły i przywodziciele, i pośladek, i brzuch, i plecy będą tutaj wymagały, powiedzmy, że kilku akcesoriów treningowych, które mogą mi jakby tą sylwetkę poprawić. Bardzo często po prostu też jest tak, że wystarczą wskazówki, kilka dobrych komend, kilka ruchów na sucho, bez obciążenia z podopiecznym i z automatu zaczyna on pracować tak, jakbyśmy chcieli, tak jak chcielibyśmy, żeby to po prostu porządnie wyglądało. Tłumaczymy mu oddech, tłumaczymy mu ruch zejścia, trzymania na dole pozycji i wyjścia do góry i ten nasz podopieczny jest w stanie bez żadnych tak naprawdę cudów zrobić tego, ten przysiad w prawidłowy technicznie sposób i z dobrym oddechem. I teraz ostatni element to jest właśnie cofnięcie biodra w tył, czyli tak zwany hip hinge, gdzie przenoszę lekko biodro do tyłu, tym samym wysuwam lekko środek ciężkości w tył, trzymając powiedzmy, że więcej napięcia na tylnej taśmie. To będzie ruch pomocny, jeżeli będę chciał właśnie skupić się na pracy tylnej taśmy i na pośladku i na grupie kulszowo-goleniowej, ale nie będzie też jakimś bardzo mocnym błędem, jeżeli ruch zacznę po prostu schodząc niczym tłok w dół. Ważne jest, żeby po prostu początek tego ruchu zacząć troszeczkę biodrem. Nie musi to być taki głęboki hinge i wycofanie tego biodra do tyłu niczym do ćwiczenia zwanego dzień dobry, tylko po prostu lekkie odblokowanie bioderka i dopiero zacząć pracę kolanami. Tutaj jeszcze są takie strzałki, które możesz zauważyć gdzieś tam na moich stopach, które będą mi pozwalały poczuć troszeczkę większe napięcie na grupie mięśni pośladkowych, czyli tak jakbym sobie wyobraził, że stoję na kartce papieru, ewentualnie stoję na dwóch puzzlach złączonych ze sobą i te moje stopy chciałbym jakby wprowadzić do takiego wkręcenia, do takiego rozrywania tej kartki papieru i sam ten ruch, nawet na stojąco, kiedy będziesz próbował to stopami wykonać taką jakby wycieraczkę, to będziesz już w pełnym wyproście biodra mógł poczuć właśnie te pośladkowe, te grupy mięśniowe, które będą po kilkunastu takich powtórzeniach wykonania próby takiej wycieraczki będą po prostu się dogrzewały, będą po prostu pompowały się delikatnie krwią i będziesz czuł właśnie te okolice zewnętrznej części pośladka.
I wracając jeszcze troszeczkę do tych koślawych kolan, to już jeżeli naprawdę mamy taką osobę, która ciężko łapie, albo sami ciężko łapiemy i nie możemy w żaden sposób poradzić sobie gdzieś tam z tymi kolanami uciekającymi do wewnątrz, no to możemy zastosować tutaj, tak jak widzisz, gumę miniband, którą będziemy mogli sobie założyć, czy to nad kolano, czy pod kolano, czy nawet na po prostu stopy, czy na golenie, czyli na nasze kostki. I każdy z tych jakby miejsc założenia tej gumy będzie się przekładał troszeczkę inaczej, bo czasami, tak jak powiedziałem, ten problem koślawienia kolan nie musi wynikać po prostu z tego, że koślawimy te kolana, tylko że coś na przykład dzieje się na naszych stopach. Nie umiemy włączyć na przykład właśnie trochę rotacji zewnętrznej, więc każde ułożenie tej gumy, czy to będą właśnie stopy, czy golenie, czy pod kolanem, czy nad kolanem, może przynieść tutaj nam jakby pozytywny efekt, pozytywny rezultat do tego, ażeby nauczyć się prawidłowego toru prowadzenia biodra i całego ruchu właśnie w przysiadzie, w chwycie kielichowym z odważnikiem kulowym. Tutaj koniecznie nie musimy używać oczywiście odważnika kulowego, ponieważ możemy równie dobrze wziąć sobie hantla i również uczyć się prawidłowego zejścia tym biodrem do tyłu. To byłoby wszystko. Dziękuję za poświęcony mi czas, za uwagę i zapraszam Cię na moje kanały mediów społecznościowych jak Facebook, gdzie znajdziesz mnie wpisując Paweł Kogo, trener personalny Częstochowa. Zapraszam Cię również na swój Instagram, gdzie bardzo wiele treści jest właśnie teraz w formie lekcji wideo, ewentualnie przedstawiających moje życie zawodowe jako strażaka. I zapraszam Cię również na mój kanał Paweł Kokot na YouTube, gdzie dłuższe właśnie takie treści będę starał się wrzucać, które będą tłumaczyły konkretne rzeczy, konkretne elementy. A jeżeli pojawią się jakieś komentarze, jeżeli pojawią się jakieś zapytania, no to będę już wtedy konkretnie starał się na Twoje pytania odpowiadać materiałami krótszymi bądź dłuższymi. Także zapraszam do zostawienia łapki w górę na Facebooku, zapraszam do zaobserwowania mnie na moim profilu na Instagram oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Dzięki za uwagę, to był Paweł Kokot i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!